podcast prowincjonalny. Zaprasza Łukasz Dziedzic. Dzień dobry, witam w 24 odcinku podcastu prowincjonalnego. Dla mnie najlepszą rzeczą w pracy radiowego reportera były spotkania z wyjątkowymi ludźmi. I o jednym z takich spotkań będzie ten odcinek. A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. The palace has just issued this statement. It says the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. 8 września 2022 roku odeszła Elżbieta II, z Bożej łaski królowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz innych jej posiadłości i terytoriów, głowa wspólnoty obrończyni wiary. Zjednoczone Królestwo pogrążyło się w żałobie. Zgodnie ze zwyczajem, następca tronu, książę Karol, w wieku 73 lat został królem. Karol III, jeszcze jako książę, odwiedził nasz kraj kilka razy. Miałem ogromną przyjemność i zaszczyt obsługiwać wizytę księcia Karola w małopolskim Stryszowie w 2002 roku. Książę Karol odwiedził słonecznikową farmę należącą do Jadwigi Łopaty. Pretekstem była nagroda Goldmana, którą otrzymała Jadwiga Łopata, założycielka Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi. Nagroda Goldmana nazywana jest ekologicznym Noblem. Przy okazji nagrody mieszkanka Stryszowa poznała Sir Juliana Rose, który jest przyjacielem Karola i tak, w dużym skrócie, w czerwcu 2002 roku książę Karol pojawił się w tej podwadowickiej miejscowości. Jest czwartek, 13 dzień czerwca 2002 roku. W Stryszowie wyczuwa się atmosferę podniecenia. Asfalt na drodze prowadzącej do Sunflower Farm jeszcze ciepły. Przy lądowisku na przylot śmigłowców czekają wójt Jan Wacławski, Jadwiga Łopata, Sir Julian Rose, dziennikarze, strażacy, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu oraz kilkudziesięciu mieszkańców Stryszowa. Śmigłowiec z księciem na pokładzie ląduje na polu obok zagrody. Pierwsze swoje kroki książę Karol kieruje w stronę mieszkańców Stryszowa właśnie. We haven't caused too much noise and disturbance with all these helicopters. Mam nadzieję, że hałasu nie spowodowaliśmy i za bardzo wam życia nie zakłóciliśmy tymi śmigłowcami. Yeah. No, of course not. But I'm so glad to have a brief chance of seeing something of the Polish countryside. Ale bardzo się cieszę, że mam chociaż taką krótką okazję zobaczenia polskiej wsi, tak przez momencik chociaż. Too brief. I wish I could stay longer. I chciałbym zostać dłużej. O, jak najbardziej! Zapraszamy. But I hope we have a really good harvest. Ale mam nadzieję, że dobre żniwa będą. No, może będą. Miejmy nadzieję. Spotkaniu, jak słychać, towarzyszyły spore emocje. Co powiedzieli Stryszowianie tuż po spotkaniu z brytyjskim następcą tronu? Sam fakt, że w ogóle zauważył nas, tych prostych ludzi, którzy tutaj stoli. Tak, nie poniżył, tylko po prostu nawet wywyższył nas, że podszedł tutaj do takich zwykłych sobie, wieśniaków. Niestety, tylko tyle nagrań zostało z tego spotkania w moim archiwum. Zostało też kilka zdjęć autorstwa Mirosława Gawędy i Grzegorza Spisaka. Po przywitaniu książę udał się do zagrody Jadwigi Łopaty, a ja szybko pojechałem do studia montować nagranie. Na koniec może jeszcze anegdotka. Zabezpieczeniem lądowiska zajmowała się straż pożarna. Na kilka minut przed przylotem śmigłowców strażacy postanowili przestawić nieco swój samochód. Niestety potężne auto ugrzęzło dokładnie na środku lądowiska i nie pomógł na prędce sprowadzony traktor. Kiedy strażacy zaczęli przestawiać samochód, żartowaliśmy z Grzegorzem Spisakiem, wówczas dziennikarzem Gazety Krakowskiej, że nowe strażackie auto będzie jutro na pierwszych stronach wszystkich gazet w Polsce. I było, ale w takiej dość nietypowej pozycji. Zdjęcie znajdziecie na stronie podcastprowincjonalny.pl, jest też ilustracją podcastu w serwisie YouTube. Podcast prowincjonalny dostępny jest prawie we wszystkich serwisach z podcastami, a także na YouTube. Zapraszam na stronę podcastprowincjonalny.pl, a za wsparcie gorąco dziękuję
Elżbiecie i Alfredowi podcast wesprzeć można na przykład w serwisie patronite.pl. Zachęcam do słuchania poprzednich odcinków i zapraszam na następne. Do usłyszenia. God save the King.